Witajcie na moim kanale. Dzisiaj film o naukowym podejściu do walki z glonami i cyjanobakteriami. Jeśli masz problemy z glonami lub cyjanobakteriami, ten film jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Każdy z nas akwarystów miał, ma lub będzie miał problem z glonami lub cyjanobakteriami, popularnie zwanymi sinicami. Dziś powiemy sobie, jak temu zaradzić, dlaczego tak się dzieje, kiedy w akwarium pokazują się cyjanobakterie, a kiedy glony. Czyli rzecz mówiąc najprościej, stosunek między azotem a fosforem, czyli stosunek Redfielda. A żeby w ogóle mówić o współczynniku Redfielda, wypadałoby wspomnieć chociaż króciutko, kim był sam Redfield. Alfred Redfield, już niestety nieżyjący, był amerykańskim oceanografem, który badał zależność między azotem a fosforem w oceanach w różnych częściach świata. I uproszczając wszystko bardzo mocno, powiem tylko, że odkrył taką zależność i wynosi ona 1 do 16 na korzyść azotu. A ja opowiem Wam dzisiaj, co się dzieje, gdy ten stosunek jest zaburzony, gdy jest większy niż 16 lub mniejszy niż 16. Dowiecie się, co się wtedy dzieje w wodzie, w akwarium. Jest to zależność uniwersalna. Co prawda Redfield badał wody w oceanach, ale to również obejmuje wodę słodką i jak najbardziej sprawdza się również w akwarystyce, w akwariach morskich, jak i również w akwariach słodkowodnych. Jest to bardzo uniwersalna sprawa. Jak już wspominałem, stosunek ten wynosi 1 do 16. To jest ideał. Ale spokojnie możemy spać, gdy mieścimy się między 10 a 22. Wtedy jeszcze nic nie powinno się dziać, ale jeśli miniecie tą granicę, zaczną się kłopoty. Tutaj wyświetla się tabela. Ta tabela również wyświetli się troszeczkę dłużej na sam koniec tego filmu. Zróbcie sobie zdjęcie, zapiszcie, jakkolwiek na pewno się przyda. Aczkolwiek spokojnie wygooglujecie sobie taką tabelę gdzieś na necie. Jak widzicie, na przecięciu wyników azotu i fosforu mamy wynik. To, co jest poniżej, to jest ryzyko cyjanobakterii, a to, co powyżej, glonów. A dlaczego przy współczynniku wyższym niż 16, bezpieczeństwa 22, pojawiają się glony, a przy niższym na przykład cyjanobakterie? To dlatego, że cyjanobakterie mogą przetrwać w środowisku, gdzie praktycznie brakuje azotu, bo potrafią sobie go wytworzyć. Przy współczynniku niższym niż 16, powiedzmy sobie 10 dla bezpieczeństwa, bo taki mamy zakres jak gdyby tolerancji, którym jeszcze się nie musimy martwić, bakterie, cyjanobakterie sobie poradzą, ale glony już nie. Tam, gdzie nie ma azotu, glony nie mają składników odżywczych, więc niespecjalnie dobrze się rozwijają. Ale cyjanobakteriom to nie przeszkadza, bo one sobie poradzą, wytworzą same azot. W bardzo prosty sposób. Rozrastając się, pokryją na przykład roślinę. Taka roślina nie ma możliwości fotosyntezy ani pobierania składników odżywczych, więc ginie. Ginie i rozkłada się na związki azotowe. I w ten sposób cyjanobakterie mają składniki odżywcze. Proste, nie? Spójrzcie na tabelę. Opowiem Wam na przykładzie. Zobaczcie. Azotanów mamy 10, a fosforanów 0,5, czyli współczynnik wynosi 31, czyli mamy ryzyko wystąpienia glonów. Co zrobić, jak wyprostować całą sytuację? Wystarczy podnieść nieco fosforany do 1, aby mieć idealny stosunek 1 do 15, czyli kupujemy sobie nawóz, sam fosfor i podajemy tylko fosfor. Nie uda Wam się to zrobić nawozem ogólnym typu makro, bo zawiera i azot, fosfor i potas, więc podniesiecie też azot do góry i niestety nie uda Wam się wyprostować sytuacji. Musicie podać tylko i wyłącznie czysty fosfor. Proste, prawda? Teraz następny przykład. Spójrzcie na tabelę. Przykładowo, mamy azot 10, a fosforany aż 2. Współczynnik wynosi 1 do 8. Czyli mamy ryzyko wystąpienia cyjanobakterii. Jak postąpić? Musimy obniżyć fosfor. Jest na to kilka metod. Jedną z nich jest na przykład
preparat, który natychmiast wiąże fosfor w Waszym akwarium. Praktycznie do nabycia w każdym normalnym, porządnym sklepie zoologicznym. Są też różnego rodzaju pochłaniacze, wkładane na przykład do filtrów. Sprawa jest bardzo prosta. Następny przykład. Spójrzcie na tabelę. Fosforany wynoszą 1, ale azot wynosi 5, czyli stosunek wynosi 1 do 8. Robi się groźnie. Jak sprawę wyprostować? Wystarczy podnieść azot między 7,5 a 10. Spójrzcie na tabelę. I mamy przy 10 współczynnik idealny. Jak to zrobić? Dodając do wody nawóz azotowy. Czysty sam nawóz azotowy bez innych dodatków. Podnosicie wartość azotu i problem znika. Proste, prawda? Zwróćcie uwagę na pewne ryzyko przy niskich wartościach. Mamy azotu 1, a fosforu 0,1. I wartość, oczywiście, ten stosunek jest według tabeli ok. Wszystko pięknie i kolorowo, ale w wodzie morskiej. W słodkowodnej znaczy to brak składników odżywczych dla roślin. Pół biedy, jeśli to nie jest akwarium roślinne, nie ma w nim roślin, bo to jest jakaś Tanganika, Malawi i tak dalej. Nie ma problemu. Ale z roślinami odradzam tak niskie wartości, bo rośliny bardzo mocno to odczują. Zwróćcie uwagę na azotany, jeśli jest ich powyżej 20-30. Nasza tabelka obejmuje fosforany do 2. Oczywiście stosunek Redfielda można trzymać i przy azocie 50, ale jak dużo musiałbyś tego fosforu? Stosunek będzie zachowany, ale skład wody niekoniecznie będzie zdrowy dla tego, co żyje w tym akwarium, dla ryb, skorupiaków itd. Ryzykowne jest trzymanie większych wartości. Ja tutaj odradzam coś takiego. Proponuję zbić azotany do około 20-30 maksymalnie i utrzymywać stosunek Redfielda maksymalnie w takich granicach. Oczywiście znajdą się wyjątki. Możecie mieć fosforanów więcej niż 2, więcej niż pokazuje tabela, przy odpowiedniej liczbie azotanów, żeby zachować stosunek Redfielda. Na przykład w zbiornikach z bogatą roślinnością, gdzie większość dna pokryte jest roślinami, podają tutaj węgla, a oświetlenie jest bardzo mocne, powyżej 70 lumenów na litr wody, jeśli mówimy o oświetleniu LED-owym, albo wyżej 1 wata, jeśli mówimy o oświetleniu świetlówkowym. I tutaj w takich zbiornikach ten fosfor bardzo szybko jest wykorzystywany przez rośliny i nie ma tu większego ryzyka. Ale pomijając akwaria z taką roślinnością, z takim sprzętem, oświetleniem i utlenkiem węgla, tutaj pomijając te zbiorniki, mając zwyczajny zbiornik, trzymanie takich wartości będzie nieco ryzykowne. Jeśli mówimy o stosunku Redfielda, dyskusja, czy to się sprawdza, czy to się nie sprawdza, nie ma głębszego sensu. Jest to metoda potwierdzona naukowo. Koniec, kropka, amen. Ale kiedy według Was może się nie sprawdzać? Bo może. Ale nie chodzi tutaj dokładnie o samą zasadę. Chodzi o możliwość dokładnego pomiaru azotanów i fosforanów. Niestety testy akwariowe, te, które kupujecie do akwariów słodkowodnych, bazują na pewnych zakresach. Nie są super dokładne. Możecie się pomylić przy odczycie kolorów chociażby. Każdy człowiek troszeczkę inaczej widzi te kolory. Dla niektórych ta czerwień będzie bardziej intensywna, dla niektórych mniej, błękicik podobnie, jeśli mówimy o testach na fosforany. Więc tak naprawdę test Wam pokazuje, że jest 5, ale w rzeczywistości, gdybyście dysponowali fachowym sprzętem do pomiaru, fotometrami, zauważylibyście, że ta 5 tak naprawdę nie jest 5, a jest 1 albo nawet 15. Musicie o tym wiedzieć. Nawet jeśli byście porównali testy różnych marek na podane parametry, zauważylibyście różnicę między nimi. Każdy z nich pokazałby nieco inną wartość. Możemy ufać jedynie fotometrom. Jest to sprzęt jednak dość drogi, laboratoryjny, kosztujący niemałe pieniądze. Aczkolwiek pokazały się ostatnio tak zwane popularne hanki, przenośne kieszonkowe fotometry, bardzo dokładne, pokazujące wartości po przecinkach. Na takich wartościach możecie się śmiało opierać. I tutaj stosunek Redfielda nie będzie dyskusyjny.
Ale żeby jeszcze zagmatwać sprawę, powiem Wam, że stosunek między azotem a fosforem nie dotyczy tylko azotanów NO3 i fosforanów PO4, ale również pod rachubę bierze się azot atomowy i azotyny NO2, których przecież nie mierzycie. No chyba, że azotyny mierzycie, no ale azotu nie zmierzycie. Testami akwariowymi przynajmniej. Ale spoko. Jak wspomniałem, stosunek idealny 1 do 16, ale nie ma tragedii, jeśli będzie się mieścił między 10 a 22. I tutaj testy popularne akwariowe jak najbardziej sprawdzą się. Więc nie martwcie się i możecie ufać stosunkowi Redfielda. No teraz to trochę skomplikowałem, prawda? Ale tylko wbrew pozorom. Jak dokładnie przestudiujecie stosunek Redfielda, dojdziecie do wniosku, że żadnej tragedii tak naprawdę nie ma i są to proste, łatwe do ogarnięcia sprawy. Pozornie tylko trudne.